Cześć, 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 dobry wieczór. Witam Was na naszym live'ie co czwartkowym. Dzisiaj będziemy tworzyć kartkę świąteczną. Z moich obliczeń wynika, że to już ostatnia kartka bożonarodzeniowa, bo tworzymy co 2 tygodnie bożonarodzeniowa, a za 2 tygodnie będzie już w trakcie świąt w zasadzie. Albo po świętach, jakoś tak. Także mam nadzieję, że ostatkiem sił tworzycie dzisiaj też ze mną razem. Dajcie mi znać, kto tworzy, kto się przygląda, kto się przysłuchuje. Widzę, że tutaj część osób już padła. Cześć, cześć, cześć. Cześć, Gosia. Jest Martyna, Gosia, Blanka, Iza. Dobra, jest Magda. Słyszałam siebie w tyle, więc wydaje mi się, że wy też powinniście mnie słyszeć. Wyciszam sobie, żeby mi tu nic nie wibrowało. I działamy, słuchajcie, działamy. Mam nadzieję, że dostałyście napisy. Póki co widzę kobiety, więc zwracam się jako do kobiet, a jak będzie jakiś mężczyzna, to się wtedy będę poprawiać. Mam nadzieję, że dostałyście napisy i że są w miarę okej. W ogóle wszelkie wskazówki dla mnie, jeżeli chodzi o jakąś nową treść napisów, zawsze są w cenie, więc jeżeli macie ochotę albo na jakiś konkretny napis, albo jakiś styl, albo jakiś kształt, dawajcie mi znać, bo ja zawsze się zastanawiam, co by tu wymyśleć. Zresztą bożonarodzeniowych, no to też jest pewnie określona liczba napisów, które można, treści jakby stworzyć, bo projektów jest nieograniczona. No ale treści jest. Ja mam jakieś takie pomysły na napisy takie neutralne, czyli myślę, że raczej w najbliższym czasie będę albo robić takie kartki na totalnie bez okazji, bo też takie fajnie napisy by można było stworzyć, albo po prostu będę wymyślała zawsze jakąś okazję, a napis będzie taki, który będzie można wykorzystać na więcej okazji, nie będzie jakby powiązany z tą jedną. Robię sobie taki spis, więc mam już ich trochę. No i będziemy zaczynać pewnie za tydzień. Zerknę sobie tylko, to będzie 19. Aha, czyli się widzimy normalnie jeszcze, dobra. Za tydzień się widzimy, za 2 tygodnie się nie widzimy. I potem drugiego się, wydaje mi się, że się już będziemy widzieć. Tylko 26 nie. Dobra. Zamierzam tworzyć, Ania. Dobra. Aleksandra, przynajmniej spróbuję. Mamy rodzynka. Cześć, Dariuszu. Bardzo mi miło, że wpadasz i czekam na ten dzień, kiedy stwierdzisz, że coś tam stworzysz sobie. Ja ci mogę pomóc, pamiętaj, i materiały dostarczyć, więc daj mi znać, jak będziesz chciał potworzyć. Będzie mi na pewno bardzo miło. Jest rodzynek. Dobra. Dzisiaj powiem wam, że trochę kartek ogólnie bożonarodzeniowych już stworzyłam na tych live'ach i zastanawiałam się, co mogę stworzyć takiego innego. I wzięłam sobie papiery zielone i nie wiem, czy coś tutaj będę dokładała innego. To jest akurat czerwone, więc to odkładam. Zobaczymy, czy coś z tego się uszyje. Jak nie, to to coś sobie jeszcze dołożę, ale no jakby ewentualnie to z tym będę mogła zrobić. Dobra. Miałam taki zamysł, żeby zrobić sobie mapka jest tutaj, powinna się wam wyświetlać. I w mapce jest taki element okrągły. Jest to serwetka albo no w każdym razie jakieś takie koło. Jest coś wiszącego, jakiś większy element, mniejszy element. Pomyślałam sobie, że mogłabym zrobić coś sosnowego i dołożyć też taki wianek, ten jeden z ostatnich sosnowych i coś tutaj na nim budować. Ale już widzę, że to nie będzie grało, chyba że po prostu pokryję całe gazon. No ale zobaczymy w trakcie. Na razie będę starała się robić tak jak zawsze, czyli to co wyjdzie, to wyjdzie, jak nie wyjdzie, to będziemy zmieniać. Więc powiedzmy, że pierwszą warstwę zrobimy sobie taką lekki przebijający się czerwony z tych wszystkich zieleni. Wezmę sobie tylko jeszcze białą kartkę, będziemy przyłamywać białą rameczką. Jak będzie pasowało, to będzie, jak nie będzie, to zmienimy. Bo to nie jest zupełnie mój styl, nie wiem czy zdajecie sobie sprawę, ja najchętniej bym wyciągnęła szare papiery, kolorowe dodatki i coś bym z tego zrobiła, a tutaj nagle jest tak, wiecie, już pstrokato w papierach. No ale próbujemy, zobaczymy. Zmagania są też po to, żeby się przełamywać i ja mam zamiar się dzisiaj też trochę może przełamać. Jak wyjdzie super, to wyjdzie super, a jak nie, to się czegoś chociaż nauczę, że coś na przykład ze sobą pasuje bardziej, a coś mniej. Jak zwykle jestem ciekawa, czy jest ktoś, kto jest z nami tutaj pierwszy raz. Ostatnie spotkania były takie, że zawsze znalazła się jakaś jedna osóbka, która dopiero co weszła do naszych spotkań. Wiecie co, wywaliło mnie na chwilę?
To znaczy, nie można tworzyć wideo i widziałam, że wszyscy zniknęliście. Więc możliwe, że was też Facebook tutaj usunął z... Baczcie, nie wiem czy... Nie wiem czy idę, o może tak, nie wiem czy idę na żywo, więc wam pokażę co widzę. Widzę czarny ekran, więc jakbyście mi napisali, czy mnie widać, to dam znać. To będę wiedziała, co się dzieje, bo tak to nie wiem, czy to kwestia Facebooka. Cześć, dziś tylko oglądam, bo drugą ręką usypiam synka. Okej. Okay. Za ściany można by, może być słychać płaczącego Wita. On dzisiaj strasznie marudzi, więc chwilowo jest cisza, ale to się może zmienić. Słuchajcie, wyjdę i wejdę jeszcze raz. Jestem, usypiam, oglądam usypiając dziecko. Nie wiem, czy idę. Bez problemu, idzie. Dobra, wiecie co, jak mnie słyszycie, to ja po prostu robię swoje, ale ja... ja nie widzę. Nie widzę nic. No dobra, ale jeżeli idzie, to niech idzie. Ja nie muszę tu widzieć. Gdybym w razie czego wychodziła gdzieś spoza kadru, to mi dajcie znać, dobra? Że bardziej w prawo albo w lewo, bo... no bo kółeczko mi się kręci. Dobra, działa wszystko, no to fajnie. Dobra, to fajnie. Justyna pisze, że jestem jakiś 50 raz, wow. Nieźle. Weteranka, weteranka. No dzisiaj spotykamy się chyba, z moich obliczeń wynika, że po raz 60. Więc powiedzmy, że jest trochę okrągła rocznica nasza. 60. Tygodnica w sumie, to bym musiała powiedzieć, a nie rocznica. 60. Do setki jeszcze trochę. Ale do naszej takiej rocznicy spotkań to już niedługo, bo 8 stycznia. 8 stycznia to jest chyba środa. 8 stycznia pierwszy raz poszedł live na naszej grupie jeszcze wtedy. Teraz dzieje się na fanpage'u, a wcześniej było na grupie. Więc myślę, co wymyśleć na tego 8 stycznia. Jak macie jakiś pomysł, to dajcie znać. Co byście chcieli z okazji rocznicy naszych lejwików. Dobra. Nie wiem, co z tego będzie, bo poszalejemy z ostatnią kartką. Poszalejemy. Tu, aha, ten papier sobie zostawiłam, gdybym chciała jakieś tutaj elementy wyciąć. One będą sobie leżały. Zobaczymy, może coś tutaj mi podpasuje. U mnie widać słychać, wszystko działa. Dobra, ja pierwszy raz na żywo oglądam, bo tak to nadrabiam w wolnym czasie filmiki. Okej, no to super, że się udało być na żywo. Brawo dla męża, ja zaraz muszę zobaczyć, co tu się wydarzyło u męża Eweliny. Nie widzę komentarzy wcześniejszych, ale to sobie potem nadrobię. Dokładam się do braw w takim razie, ale nie wiem, o co chodzi. Mu się nie przyznaje, ale nieźle mu wychodzą. Aha, że kartki pewnie pomaga w kartkach. No dobra. No dobra. Witam, ja dziś oglądam, no dziś już skończyłam swoje kartki. Dobra, część tworzy, część ogląda. Okej. Okay. Jak to bywa na żywo? Wiele rzeczy pewnie wyjdzie w praniu i powiem wam, że wczoraj na przykład takie tworzenie na żywo, nie wiem czy byłyście wczoraj, czy byliście, wczoraj mi strasznie trudno się tworzyło tak na spontanie, tak totalnie, żeby zrobić coś po prostu tak o, wiecie, ludzie patrzą, a ja tu tworzę. Dzisiaj mam trochę łatwiej, bo mam mapkę, no ale ta mapka też nie jest jakoś taka, nie chcę powiedzieć, że nie jest przyjemna, tylko nie jest taka... Nie chcę powiedzieć, że nie jest prosta, bo w sumie jest prosta. Nie jest taka oczywista, w sensie... No zobaczę, jak te nachodzące rzeczy będą wyglądały. Okej. Przygotuję sobie tutaj trochę gazy. Nasypię sobie gazy. I pomyślę, jakby tu zrobić, żeby ten wianuszek, bo to połączenie kolorystyczne pewnie zostanie. I albo będę robiła tutaj coś na zasadzie serwetki, kółeczka, albo zrobię ten wianek. Może uda się połączyć jedno i drugie. Wezmę sobie jeszcze wykrojniki tylko, jeżeli chodzi o koła. Tu mam sławetną bombkę, którą używam jako takich, ścinam sobie tą końcóweczkę, jest tak naprawdę kołem. Dobra. Dobra. Byłam wczoraj, piękna kartka wyszła. Dziękuję pięknie. Hej, jestem, oglądam. Okej. Okay. No dobra, trochę nas jest, chociaż powiem wam, że... Jak miałam tą taką przerwę, chociaż i tak wpadałam do was na fanpage'a czasami, w tej mojej przerwie urlopowej, to powiem wam, że tak strasznie czuję różnicę, jeżeli chodzi o osoby na live'ach, jeżeli chodzi o w ogóle zasięgi postów, że aż sama nie wierzę. Ja wiem, że jak się trochę jest mniej i tak dalej, no to zasięgi spadają, mniej osób, mniejszej liczbie osób się wyświetlają posty, ale powiem wam, że nie myślałam, że aż tak. Bo mimo wszystko,
raz na jakiś czas coś tam opublikowałam, a tu się okazuje, że naprawdę mniej więcej tak jedna trzecia zasięgów aktualnie u mnie jest teraz tych, które były zanim poszłam na urlop, więc naprawdę tutaj się coś wydarzyło strasznego. I po prostu Facebook nie wyświetla osobom tym, co zawsze wyświetlał, no ich postów, więc muszę znowu sobie jak taka mróweczka codziennie, codziennie, codziennie publikować, żeby to jakoś wróciło do normy. No, także mam zadanie na końcówkę roku. Ja sobie tak tutaj próbuję przykryć trochę tła i zobaczę, czy to wystarczy, czy będę musiała tutaj jakiś element dać taki większy. Chcę oddzielić tło od wianuszka, ale i tak będzie to bardzo widać, więc zrobię inaczej. Zrobię inaczej. I widzicie, mam dylemat, czy się bardzo, bardzo trzymać mapki, czyli po prostu trzy elementy i finał, czy mimo wszystko podłożyć coś tutaj pod ten wianuszek. Niech ja no pomyślę chwilkę tylko. Zobaczymy. Dla osób, które są albo po raz pierwszy, albo nie były wiele razy, to jeszcze tylko powiem, że mapka wskazuje kierunek i pokazuje układ, który mamy wykonać, ale też nie nakazuje tutaj niczego, więc możemy sobie albo zdjąć jakieś elementy, albo coś dołożyć. Zwykle, tak? Mapki można modyfikować, więc ja mam trochę dylemat, bo jakby nie patrzeć, ja pokazuję, jak stworzyć z tej mapki daną kartkę, więc teoretycznie powinnam tutaj odzwierciedlać tę mapkę, no ale staram się robić tak, żeby nie było to kosztem tego efektu końcowego, więc wydaje mi się, że coś tutaj jednak dołożę. Coś tu jednak dołożę. Tylko na tym też tak nie za bardzo będzie to widać. Dobra, jak nie wiem co zrobić chwilowo, to wytnę sobie napis, bo napis na pewno użyję. To jest element pewnik, więc nie wiem jeszcze który. Ciesz się magią świąt chyba. Weźmy sobie ten napis. Jeszcze się chwilkę zastanowię, bo te papiery nie są takie proste dla mnie. Są dosyć kolorowe i wzorzyste, więc muszę sobie chwilkę pomyśleć. Dobra, wytnę sobie napis i zaraz do Was wracam. Jestem tuż obok. Okej. Ja Cię widzę, dobrze, to fajnie, no to fajnie, to już ustaliliśmy, ja mam tutaj takie, o, cały czas, czarne pole, ale jak Wy mnie widzicie, to jest najważniejsze. Ja zrozumiałam, że 1/3 mniej, czyli 2/3 zostały. Wiecie co, 1/3 mniej więcej osiągów tych, co miałam, to teraz mam, czyli ponad połowa mniej, co się też nie tyczy wszystkich postów, bo niektóre posty są bardziej, niektóre mniej, wiadomo, ale brałam pod uwagę, jak sobie tak patrzyłam na statystyki, to i ten post warsztatowy, i ten i posty takie zwyczajne, jak po prostu daję znać, że zrobiłam jakąś kartkę, i też post newsletterowy na przykład, więc to się wszystko, no wiem, że teraz jest tam okres przedświąteczny i być może więcej osób jest na zakupach albo gdzieś tam głową już w świętach, ale no mimo wszystko takich aż nie miałam. Takich efektów, no ale nic. No nic, no co zrobić, no. Jestem gościnnie na Facebooku, tak? To nie jest moje miejsce, więc nie ma co narzekać. Cieszę się, że Facebook te możliwości daje, które daje, no bo mimo wszystko te możliwości daje. Duże. Wiecie co? Dobra, tak sobie na razie przykładam i patrzę, co by tu można było dołożyć i zrobić jeszcze. Tutaj dałabym bombeczkę i teraz tak, może skupimy się na tym, słuchajcie, że ja bym to może zostawiła na razie tak sucho, a jakoś spróbowała zdobić tę bombeczkę, która gdzieś sobie tu zawiśnie i jakieś jeszcze tutaj zawijaski też zrobimy. Więc może zrobimy bombkę na zasadzie taga. Nie robiłam jeszcze tego nigdy, więc będziemy to robić wspólnie tutaj. Idę na żywioł, a co? Więc spróbuję zrobić sobie bombeczkę, taką, wiecie, ozdobioną bombeczkę.
coś spójnego, żeby miała, no to wezmę z tego papieru ją. Wytnę, złożę z tego. Albo wiecie co? Zobaczę tylko, czy bardzo odstaje. Nie bardzo odstaje, minimalnie, więc sobie zrobię z tego innego papieru. Na razie będzie czerwona, żeby też był taki element, który przykuwa uwagę w tej kartce. Bo na razie. Na razie to jest tak o. Dobra. Będzie sobie bombeczka. I teraz. Tak podejrzewałam. Moje wykrojniki są w terenie, słuchajcie, wszystkie. Nie wróciły na noc na chatę. Nie wróciły na tablicę, więc będę gdzieś ich tutaj poszukiwać. Bombeczka jest czerwona. I damy jej tutaj. Jaki tu by jej dać? Biel i dobra. Kolejna warstwa będzie biała, a jeszcze kolejna będzie z jakimś kolorem takim ostatecznym tej bombeczki. Zaraz zobaczymy, jaki to będzie miało efekt. Dobra, to i teraz uwaga, czy to jest ten rozmiar? Tak, to jest ten rozmiar. Albo zrobię czerwoną całą. Zobaczymy. Dobra. Ja czasami sobie teraz będę rozmawiała sama ze sobą, takie mam wrażenie. Bo uwaga, następuje sytuacja, w której ani nie czuję tej mapki, ani nie czuję tych papierów, ale coś uszyjemy. Dobra. Będzie sobie bombeczka. Ten wianek jeszcze też zmieni kolor chyba. Tak coś mi się wydaje. I tutaj puścimy jeszcze też nie wiem co. Przygotuję sobie sznurek na pewno, bo będziemy używać sznureczka. A może jakieś zawieszki bym tu puściła? Zaraz zobaczymy. Uhuhu, zerknę sobie co piszecie i w tle będę analizowała pomysły swoje. Bo nie wiem czy wiecie, ale mózg też pracuje na poziomie takim nieświadomym. W tym podcaście, co podlinkowywałam wczoraj, w live'ie, który prowadziłam, to tam też chyba było to wspomniane, że mimo wszystko jak mamy jakieś zadanie i zajmujemy się czymś innym, to mózg na tym poziomie nieświadomym pracuje nad tym, więc teraz mój mózg pracuje nad tym, jak tu zrobić fajną kartkę. Ale będę czytała wasze komentarze. Dobra, cześć wszystkim, cześć, witajcie się. Dobra, Olga, dziś dotarłam, okazało się wczoraj wieczorem, że mamy pierwszą próbę chóru na pasterkę już, ojeny. No już, już, święta tuż, tuż, święta tuż, tuż. Ja zapomniałam o live, ale przypadkiem wziąłam telefon w rękę, więc chyłkę, więc odłożyłam i jestem. Nie wiem, co tutaj miało być, ale okej. Okay. No to fajnie, że jesteś, fajnie. To chyba kwestia zasięgu, dlatego masz czarny ekran. Wiesz co, to znaczy nie wiem, czy zasięg ma wpływ na czarny ekran. Ale ja myślę, że po prostu albo coś z Facebookiem, albo coś z moim telefonem. No ale telefon mi raczej takich rzeczy tu nie... nie zapewniał atrakcji. Widzę wasze komentarze, więc to się liczy, że mogę sobie z wami porozmawiać, a tutaj najważniejsze, żeby widzicie, co tu się będzie działo. Dzień babci 8 stycznia. O, widzicie, może tak być, może tak być, może tak być. Dobra. Ja na chwilkę, bo dziś robię nieskończone kartki, po twoim kursie dostałam zamówienie, ale nadrobię później. No to super, podwójnie gratuluję i powodzonka, fajnie, fajnie. Eunika, daj mi namiary na banerek, który teraz użyłaś. Dobrze, wiesz co, ja muszę tylko... ja muszę sama go zlokalizować. Wydaje mi się, nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że to było razem. To jest stary jak świat. Tagi, banerek, jeszcze tagów było więcej. Ja sprawdzę, dobra? Sizzix. Sizzix tagi pewnie, ale dokładnie zobaczę, jaki to będzie numer i dam znać. Czy co ja sobie zapiszę, bo już się tego robi troszkę. A sama sobie też odświeżę, bo już któryś raz jestem o to pytana, więc dobrze się też nauczyć nazwy. 801. Chociaż 9 są zmagania, więc zastanawiam się, czy 8 to po prostu coś na dzień babci. Aha, coś innego może niż kartka. No faktycznie, coś innego możemy zrobić. Coś innego.
Coś innego. Jakbyś poszła z Biankiem w ciemną zieleń, mazaki lub tusz. Ja mam mgiełki, więc sobie użyję. To jest taka żywa zieleń, a gdzieś tam miałam takie właśnie coś mniej. Zrobimy sobie eksperyment mały. Poczekajcie, gdzie jest ta mgiełka? Ostatnio kupiłam sobie coś takiego. Nie wiem, czy widać, ale to jest trochę zielone, trochę szare, więc on by był taki trochę ciemniejszy, ale też nie szary. Chociaż wydaje mi się, że i tak muszę dwie razem zmieszać, żeby nie było za ciemne, a to za pstrokate. Ale zrobimy sobie zaraz teścik, jak to będzie wyglądało. Na przykładowych tekturkach, na innych trochę tekturkach. Listki sobie, na przykład gałązki, o, sobie pofarbujemy. Jest testowanie nowej wersji Facebooka, przez co jest bardzo dużo zakłóceń, a całkiem możliwe. No, więc już wszystko jasne. Ja dziś dziergam na kiermasz szkolny, miło będzie posłuchać. Okej, okay, dobra. Na dzień babci czekoladownik może. Dobra, zbieram pomysły, słuchajcie. Poddam je pewnie pod głosowanie i wybierzecie coś. Ja pracuję ze złoceniami. O, dobra. Jak kwestia podcastu w nowym roku? Wiesz co, powiem wam tak. Wszelkie kwestie planów na nowy rok to są jeszcze przede mną. To, co będę deklarować i sobie gdzieś tam i wam. Także na razie nie mogę nic obiecać i w ogóle wychodzę z założenia, że póki co nie będę nic obiecywać, bo grudzień pokazał mi... Czemu ja to odkładam? Grudzień pokazał mi, że dużo planując, nie zawsze się po prostu udaje. Cóż wam mam więcej powiedzieć. Także ja mam cały czas, ja mam z tyłu głowy, słuchajcie, podcast od roku. Natomiast no, na to potrzeba czasu. Chciałam jeszcze odżywić bloga. Blok leży i płaczę, bo nie było dawno tam żadnego postu. Na wszystko potrzeba czas. Chęci moje są, pomysły też są, ale brakuje po prostu czasu. A jednak nagrać podcast, no to jest wiele godzin przygotowań do jednego odcinka. Potem to nagrać, potem to jakoś jeszcze, wiecie, pooczyszczać i tak dalej, umieścić gdzieś, popromować. To nie jest takie hop-siup, ale będę myślała nad tym intensywnie i jak tylko mi pozwoli czas, no będę decydować w grudniu, co w przyszłym roku robię tak dokładnie, już konkretnie, miesiąc po miesiącu. Dam wam na pewno znać, jak będę coś planować i na pewno będę pytać o to, jaką tematykę byście chciały poruszać, także jak macie już jakieś pomysły, to możecie mi pisać, ale to na pewno jeszcze, jak będzie postanowienie, to się o tym dowiecie jako pierwsi. Na pewno, obiecuję. Szkoda, że doba ma tylko 24 godziny. Dokładnie. I ostatnio fajne usłyszałam stwierdzenie, chyba nawet też tego podcastu w ogóle. Dużo, dużo rzeczy gdzieś mi się teraz przypomina, że doba nie jest z gumy, doba jest jak słoik. To może jest takie trochę śmieszne, ale prawdziwe strasznie, że nic tutaj nie... No nie można zrobić więcej niż jest i nie porozciąga się mimo wszystko. A kosztem snu to wiadomo, że trzeba będzie to kiedyś odchorować, więc to też nie tędy droga. Dobra, przetestuję sobie teraz, że tak z grubej rury przejdę od razu do działania. Przetestuję sobie może na tych najpierw malutkich gałązeczkach. Jedną zrobię najpierw zielenią, a potem szarością, tylko zrobię tak, o, żeby mieć pewność, że się nie pochlapię. A to jest jednak bardziej szary, no lekko zielony, ale mimo wszystko szary. I zaraz zrobię na odwrót, w sensie pochlapię jeszcze raz jedno i drugie. Zobaczę, czy będzie jakaś różnica po prostu w kolejności, nie? Teraz. Czy to będzie to samo, jak się wszystko zmiesza? To samo. Dobra, ale nie jest to taki zielony bardzo intensywny. Nie wiem, na ile to widać. Jest taki właśnie ciemniejszy zielony. I może rzeczywiście ten wianuszek będzie tak fajnie sobie kontrastował. Dobra, ryzykuję. Słuchajcie, ryzykuję, bo ja nie mam tych wianków. Czy to jest mój ostatni wianek? Chyba to jest mój ostatni albo przedostatni wianek. Kto czytał newsletter, ten wie, że więcej takich wianków już sobie nie zrobię póki co. Więc idzie na pierwszy ogień. Co wyjdzie, to wyjdzie, słuchajcie. No cóż, psikamy. Tylko trzeba pamiętać, psikając mgiełkami tekturki, żeby to szybko z wody zdjąć, bo tekturka jak nasiąknie, to nam rozmięknie, a najlepiej to jeszcze w sumie podsuszyć i chyba to jeszcze podsuszę, wiecie? Bardzo szybciutko.
Jest tu jakiś kartonik. Troszkę to podsuszę, żeby mieć tutaj pewność, że się nic nie rozwarstwi i że się nie pobrudzę. Gdzie są moje narzędzia? Nie też szufladę. Ta szuflada. Dobra. Witam, tak mało się spóźniłam, a tak dużo już zrobione. Malutko zrobione, to się jeszcze wszystko może zmienić. Zaraz zobaczycie. A ja przed chwilą jeszcze przeczytałam komentarz Olgi. Olga, ja myślałam, że ty się pytasz o mój podcast. Boże, ja się rozgadałam o tym, co ja planuję, a ty pytałaś o tamten. W tym live'ie, w którym mówiłam o tym, to pod tą transmisją ja wrzuciłam komentarz. Powinien być najświeższy, to zerknij. Bo żeby nie tych wątków gdzieś tam nie rozpraszać, to po prostu stwierdziłam, że pod tym samym nagraniem umieszczę. Więc tam dałam link i z wczorajszego live'a też link jest pod wczorajszą transmisją. Także tam szukajcie tych linków. Czekoladownik to super pomysł. Zrobiłam już kilka, ale z chęcią się podszkolę. Okej, dobra, pomyślimy. Jeden z pomysłów zapisałam. Będzie głosowanie niedługo. Właśnie, wrzuciłaś gdzieś linka do podcastu, który mówiłaś tydzień temu. Tak, jest pod transmisją. Jest pod transmisją, a to jest Marek Jankowski. To jest przedostatni albo przedostatni odcinek. Jak wejdziecie na Mała Wielka Firma, to sobie zobaczcie ostatnie odcinki. To jest drugi albo trzeci. Nie pamiętam, jak ten gość się nazywał, ale był dobry. Radek. Nie, jak nie ty, to kto da radę? No tak, wiem. Damy radę. Co by nie było, damy radę, słuchajcie. No... Czasami się tak zdarza, że raz jest lepiej, raz jest gorzej. Ale na końcu zawsze jest dobrze. Dobra, mamy taśmę. Przykleję sobie już te tła, te rameczki pierwsze i zobaczymy, co będzie dalej. Musimy już iść dalej, więc to, co jest ustalone, czyli te warstwy zostają, będą sobie sklejone. I będziemy rzeźbić dalej. Okej. Co racja, to racja, chociaż czasem brakuje mi kilku godzin. Aha. Dobra. Powiem wam, że z tym czasem to jest tak, że bardzo mądre stwierdzenie jest, że trzeba sobie postanowić, czego robić mniej. I kiedyś było takie parcie, to znaczy kiedyś. Ja osobiście to bardzo odczułam, że żeby robić jeszcze to i jeszcze to i to by było fajnie i jeszcze więcej, jeszcze bardziej, a tak naprawdę teraz zastanawiam się, jak działać mniej, ale trochę mądrzej i no, żeby tego czasu trochę sobie wyskubać i żeby chociaż tak nie pędzić, żeby były te takie odcinki w ciągu dnia albo w ciągu tygodnia, podczas których można sobie usiąść i spokojnie wypić herbatę, bo nie zawsze tak jest, czasami w weekendy się tak zdarza. Ale też, no ja mam weekendy, jak mam warsztat, no to mam weekendy z głowy. Czasami ktoś przyjedzie, czasami się gdzieś jedzie, więc tak czy inaczej się pędzi. A to coraz częściej myślę, żeby w przyszłym roku sobie postanowić, że no działam mądrzej, efektywniej, ale mniej. Ten rok, jak pamiętacie, był rokiem odwagi i dużo rzeczy się wydarzyło nowych. Jak się bałam podjąć nową inicjatywę, to sobie mówiłam, że jest rok odwagi, muszę próbować, chcę próbować, próbuję. I to mi dużo pomogło i mam nadzieję też, że w tym nowym roku mądrą postanowię sobie, krzywo przykleiłam, trudno, postawię sobie mądrą, taką mądre hasło i będę się kierować tym hasłem przez cały rok. Na razie nad nim jeszcze myślę, jak go ująć, ale już wiem mniej więcej, o co chodzi, żeby się przez ten rok trochę lepiej czuć z tym wszystkim, co się robi. Wiecie, żeby się też cieszyć z tym życiem. To znaczy ja ogólnie jestem szczęśliwa, tylko brakuje mi czasu. I na przykład moje kwiatki nie są podlane już długo. I trwa teraz selekcja naturalna, słuchajcie. Wytrwają najsilniejsi po prostu.
A reszta... No cóż, musi się dostosować do nowego środowiska albo nie przetrwa. Tak trochę sobie żartuję, ale muszę po prostu zadbać trochę o moje kwiaty, bo kiedyś bardzo, bardzo, bardzo zależało mi na kwiatach doniczkowych. Miałam ich dużo, były przepiękne i tak dalej, a teraz one są i są nadal cudowne, je uwielbiam, ale zupełnie nie mam dla nich czasu i tak... wiecie... Patrzę, jak troszeczkę sobie nie radzą już. Jakie masz fajne paznokcie. A dziękuję bardzo. Od jakiegoś czasu tak sobie raz zrobiłam. Tak trochę szalony to był pomysł. Potem mi się spodobał i już tak zostało. Dwa. Robię trochę taką bardziej warstwową karteczkę, więc idzie każde tło na taśmę. Więc to będzie raczej karteczka do pudełeczka niż do koperty. Nie, nie, o twój pytałam wcześniej, of course. Aha, okej, okay, no to dobrze. Myślałam, że źle zrozumiałam o tym podcaście. Dobrze, to dobrze. Będzie, będzie. Tylko nie wiem jeszcze kiedy. Ale będzie na pewno. Co to za mgiełki? Ile kosztują? To jest mgiełka Rangera i zaraz wam powiem. Delusions Ink Spray. Jak wpiszecie na grupie Scrapbooking, jak zacząć na serio mgiełka albo mgiełki, to wam wyskoczy post, bo to było w słowniczku scrapbookingowym na pewno. Distress Spray Stain to jest, czyli ogólnie też Rangera. I one to kosztowało na przykład 22 zł, a te na pewno były tańsze, tylko że te kupowałam 5 lat temu. Mi się kojarzy, że 16 albo 17 zł płaciłam. Nie wiem, jak jest teraz. Być może to już jest cena aktualna. Ale są bardzo fajne, można z nich robić super tła. Można psikać przez jakieś, wiecie, siateczki, jakieś takie, układać sobie jakieś elementy, psiknąć i je zdjąć. Wtedy są takie fajne efekty. Ja kiedyś nimi robiłam tła takie krateczkowe, takie troszeczkę bardziej artystyczne do kartek dawno temu. A teraz bardzo, bardzo mi pomagają w farbowaniu tekturek, bo farbą oczywiście też się da. I na przykład na biało to farbuję tekturki farbą nadal, bo jednak mgiełki nie są tak intensywne, ale inne kolory naprawdę dają radę. I jednym psiknięciem macie załatwione farbowanie tekturki. A farbą nie zawsze tak fajnie idzie. Jej, ja jeszcze nie robiłam czekoladownika. Eunika, ja wiem, że ty milion razy o tym mówiłaś. Jakiego papieru używasz do balsy? Nie umiem znaleźć tego na live'ie. A wiem, że pytałam. Mondi, kolor kopii, papier satynowy. Ty byłaś na którymś z warsztatów moich. Nie, no zawsze tam linki dawałam. Zajrzyj do postu, do maili powarsztatowych. W mailach powarsztatowych zawsze piszę, czego używałam w warsztacie i tam są też linki, albo nazwy przynajmniej. Kolor kopii z Mondi. 300, nie? Do baz. A drukuję na 250. Bombeczkę też zrobimy na 3D. A co? Spóźniona, ale jestem. Hej, cześć Lita, cześć. Mgiełki są super. Gdzie kupione i jaka cena? No właśnie mówiłam, 21,90. Ja to kupiłam, Boże, w Paper Concept chyba. Ostatnio robiłam jakieś zamówienie tam. A tamte, ja mam tutaj więcej kolorów gdzieś jeszcze. Takie podstawowe, niebieski, czarny, jakiś taki wiśniowy. To kupowałam naprawdę bardzo dawno temu, ale też ich długo nie używałam. I powiem wam, że jak się ich długo nie używa, to się zapychają te dyfuzory. Nie wiem, jak to się nazywa fachowo, to takie ten psikacz. On się zapycha i czasami sobie po prostu wymieniam z jakiegoś innego koloru, jak potrzebuję, więc mi chyba dwa albo trzy już nie działają. Są powymieniane. Ale wydaje mi się, że dlatego, że po prostu ich nie używałam bardzo długo i że tam sobie trochę przyschło. Ale ogólnie to są spoko. Ale powiem wam, że nie jest łatwe trafić je w jakimś sklepie, bo szukałam ostatnio i... No i taki kolor tylko dorwałam. Były inne, ale niedostępne. No ale też fakt, że jak szukam, no to najczęściej robię większe zakupy w jakimś sklepie, więc jak... Tylko dla mgiełek to pewnie bym nie robiła zamówienia. Chociaż może przyjdzie taki dzień, że zrobię. A pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Przy okazji tego zamówienia właśnie ostatniego.
Jak trzeba czytać opisy, a jak czegoś nie ma w opisie, to trzeba się dowiedzieć, napisać do firmy. To są tusze, nie? Takie, wiecie. I chciałam sobie kupić inny kolor. No i kupiłam. I opis czytam, że to jest Distress Ink, wszystko spoko, kolor fajny. Nie było napisane w sumie, jaka wielkość. No ale kurde, no Distress Ink, nie? Przyszedł. 11 zł. Taka ciekawostka. Trochę się zdziwiłam. No ale no nie było napisane ile ma, a ja nie dociekałam. Więc cóż. Aż nie wiem do czego go użyć, słuchajcie. Święte słowa. Ja obecnie na macierzyńskim z trójką dzieci stwierdziłam, że trzeba tak robić, żeby przede wszystkim mi było dobrze. Codziennie znajduję czas na kawę i ploty ze znajomymi. Właśnie, kawa to na pewno dla mnie jest must be, ale ja najczęściej jak właśnie piję kawę, to coś robię przy okazji, ale też właśnie taką chwilę chillu z rodzinką muszę sobie zawsze planować. No nie zawsze się da, tak jak wczoraj na przykład wysłane były kity warsztatowe, no to wiecie, cały dzień z głowy i takiego chillu to. A potem był live, zawsze coś, więc nie zawsze jest taki chill, ale staram się, żeby coraz bardziej myśleć o tym. Jednak, że to życie tak leci, wiecie, człowiek zapiernicza, tak życie to leci, leci, lata lecą. Jednak trzeba czasem pomyśleć, żeby odpocząć. Więc może ta cała kwestia z tym laserem jest też po to, żebym odpoczęła, nie wiem. Znaczy się, na pewno to się wiąże z wieloma działaniami moimi, ale może to jest taki znak, że czas sobie zrobić małą przerwę i przemyśleć wszystko. Dobra. Się rozgadałam. Na razie to wygląda tak. Tu jeszcze daleka droga do końca. Jeszcze daleka droga. Myślę, czy to już przykleić, czy jeszcze nie. I czy dać coś pod spód. Zobaczę, jakby wyglądało coś pod spodem jeszcze. Jakieś kółeczko. Tylko nie wiem, jakie na wielkość. Takie na wielkość. Na przykład. Tylko za bardzo nie wiem, jaki by miało mieć to kolor, więc chyba sobie odpuszczę jednak. Nie. Okej. Mam jakieś pomponiki. Myślę, co by tu jeszcze dać, oprócz tego, że gdzieś ta bombka tu będzie i jeszcze jakieś rzeczy będą zwisały. Sznurek miałam sobie wyjąć. Sznurek, sznurek, sznurek. Jest sznurek. Tylko u mnie chyba nie będą wisiały te rzeczy, bo musiałabym je gdzieś tutaj zaczepić, a już przykleiłam niestety to tło. Więc może te sznureczki będą sobie tak artystycznie zwisały. Chyba zrobimy. Jest sobie bombeczka. Może gwiazdeczki bym dała. Zobaczcie, jakie mam kolory w tych igiełach. To jest chyba za bardzo wiśniowy, ale sprawdzę. Czekajcie, nie pobrudzę sobie. Chyba nie. Idzie test teraz. Co by tu pofarbować? Nie, no czerwone gwiazdeczki nie będą. Nie. To może zrobię sobie na biało. Bo właśnie serduszka jakoś tak średnio mi pasują do świąt. Więc może naprawdę gwiazdeczki zobaczymy. Pofarbujemy sobie je na biało. Może damy im brokatu. Wczoraj w sumie to było, ale nie każdy był wczoraj. Więc może, patrzcie, tutaj sobie psiknęło mgiełką. No dobra. Nie każdy był wczoraj, więc może to się okazać nawet spoko dzisiaj. Tu jeszcze mam, o, wypróbuję, nie próbowałam Snow Crystal Pen. Przypomnijcie mi, gdybym zapomniała, żeby śnieżku trochę dodać. I to jest farba, farba. Zrobimy sobie białe śnieżynki. U mnie
mnie podobnie, tak się żegnam ze starczykami. O, u mnie starczyki już poleciały. A bardzo długo się trzymały i nawet dwukrotnie czy trzykrotnie mi kwitły. No ale cóż, jakoś tak wyszło, że już ich nie mam. Ale nie, naprawdę, to jest kwestia, nie wiem, czy nie w ten weekend. Tylko, że ja mam do przesadzenia naprawdę kwiatów tak... Wiem, że się przesadza wiosną. Jak już macie mi to napisać, to już mi tego nie piszcie, bo ja to wiem. Ale jak na przykład się kwiat wysypie i nie ma tam prawie ziemi, no to załóżmy, że to jest usprawiedliwione. Jestem usprawiedliwiona, że chcę go przesadzić w coś innego. A tak też mam. Aaa, gwiazdeczko. Trochę mi się tu wykrzywiła, ale to nic. Dobra. Dziurka. I teraz co? Teraz muszę tak. O, dobra. Gwiazdeczkę tu. Pomaluję sobie ich trochę więcej. Nie wiem, czy wszystkie użyję, pewnie nie. Ale na pewno się biała gwiazdeczka gdzieś przyda. Ta duża może też. Jaka drukarka ciągnie taki papier? Bo moja zaczyna 250. Bernadetta, ja mam Canon Pixma IP7250. Jak wpiszesz gdzieś drukarka i jak gdzieś tam w wątkach na grupie się wypowiadam, ja wiele razy o tym pisałam, ale też wątki drukarkowe się pojawiają co jakiś czas, to ja tą drukarkę polecam. Ona ciągnie 250. 300 już niekoniecznie. Czasami pociągnie, czasami nie, ale 250 bierze bez problemu. I za każdym razem. Ja też kupując drukarkę, zrobiłam sobie research na grupach scrapbookingowych i ta drukarka po prostu była najczęściej polecana, dlatego ją kupiłam. Więc sama też sobie nie wymyśliłam tego, że ona jest fajna, tylko ludzie gdzieś tam pisali, że ona daje radę. Też jeszcze zależy, jaki budżet masz, bo jak masz jakiś większy budżet, no to można by się nad innymi rozejrzeć. Ja za nią dawałam chyba niecałe 300 zł, 260, nie pamiętam, ale jakoś tak chyba. Nie wiem, czy już starczy tego, czy nie. Może jeszcze jakąś inną, której tu nie... Nie, chyba już. Chyba starczy. Dobra. Ja uwielbiam mgiełki od Lindis. Nie wiem, czy teraz dobrze czytam. Nie znam tej marki. Zawsze do tła używam mgiełek. Do tła do LO. Ja za bardzo... Ja jedyne mgiełki, które miałam, to są te i też ich rzadko używam. Ja w ogóle mediów rzadko używam, więc to jest u mnie do... jak to powiedzieć? Do nadrobienia? Nie, do czego to jest? Do rozwinięcia. Tu może? Nie, tu. A! To może ta tutaj? Pik. Słuchajcie, mam taką oto propozycję. Wiem, że bym musiała postawić, obrócić i tak dalej. Nie będę dawała brokatu, bo tak bardziej mi to naturalnie tutaj pasuje. I się zastanawiam nad sztucznym śniegiem. Może gdzieś go dam tutaj u góry. Tylko z tym sztucznym śniegiem jest tak, że jak go dam, to już go nie zbiorę. Więc jak to będzie słabo wyglądało, to będzie po prostu musiało tak zostać. Ale zaryzykujemy. W końcu się wszyscy tu uczymy. Więc dobra. Więc przyklejamy, co? Mi się wydaje, że będzie spoko. A, zgniotłam sobie. Dobra, kleimy wianeczek. A w nazwie nie było mini? Wiesz co, nie zwróciłam uwagi. Wydaje mi się, że gdyby było, to bym gdzieś to zarejestrowała. Ale może to... Nie wróciłam już do tego, więc może jak teraz bym wróciła, to bym gdzieś zauważyła. Muszę zobaczyć. Na pewno na fakturze było mini, bo to zauważyłam. Ale czy... muszę zerknąć. W każdym razie chyba za szybko chciałam zrobić zakupy, coś mi się wydaje. No i zawsze mi się kojarzyło, że 10,90 to dużo kosztowało, ale faktycznie one są już chyba teraz droższe. Ja kupowałam dawno, dawno temu. Distressy mają zwyczaj w nazwie mini przy małych, no i cena też inna, 26, no właśnie. A ja widzisz, ja kupowałam kiedyś i mi się kojarzy, że ta cena była inna. Więc stwierdziłam, że taka sama cena, spoko. A tu się okazuje, że nie do końca. No, ale spoko, no, dowiedziałam się czegoś.
Ja nigdy kawy nie piję sama, bo mi nie smakuje zawsze z kimś. O proszę. O proszę, o proszę. Viola, dzięki za link do papieru, super. Ja mam same distresy mini, nie zajmują dużo miejsca. No też jakieś rozwiązanie w sumie. I to jest dobre, bo ja mam w sumie te distresy duże bardzo długo i jeszcze jest ich tam trochę. Więc może mini rzeczywiście można by więcej odcieni mieć. A pewnie tak szybko się nie skończą. Szukam taśmy. Tu jest taśma. Eunika, daj gazę. Jest tu gaza, jest tu. Ale zobaczę, może jeszcze pod bombkę trochę wcisnę. Jeszcze się wciśnie coś. Wiem, że tak tutaj nie widać tego, bo jest na tle, ale jest, jest. Cena też dużo mówi. No właśnie, właśnie widzicie. No za dawno nie kupowałam tych distresów. Już teraz wiem. Zapomniałam, że dzisiaj czwartek, a widzisz. Powiem wam, że w tym tygodniu mi też się dni mylą. Jakoś tak strasznie mi się mylą te dni. I ja już wiele razy myślałam, że jest środa albo czwartek, a to na przykład był dopiero wtorek. Ale jutro już piątek, więc wiecie. Zaraz weekendzio. Dobra, napis mniej więcej gdzieś tu. Bombeczka będzie też na taśmę. I jak kleimy na taśmę, to zawsze trzeba też dodawać kleimy na taśmę i to przyklejamy na gazę. To trzeba też dodać zawsze kleju na tą taśmę. Pamiętacie to pewnie. Ale zawsze powiem, bo się po prostu inaczej odkleja. Ja jak nie mam weny, podlewam kwiaty. Nie wiem, czy się cieszyć, czy smucić, ale moje kwiatki ostatnio często więdną. No to dobrze, bo znaczy, że masz wenę, jeżeli dobrze rozumiem, tak? Jak nie masz weny, to podlewasz kwiaty, czyli jak nie podlewasz, to masz wenę, to dobrze. Tylko szkoda dla kwiatów, no ale... Fakt też, że jak zaczęto grzać i kaloryfery zaczęły być ciepłe, to te kwiaty po prostu trzeba częściej podlewać. I no już czasu mam tyle samo, a potrzeby kwiatów są większe, więc to tak jakoś tak wyszło, że one tak... Cóż... Pomyślę, co z tymi sznureczkami jeszcze zrobić. Czy co mogłam w sumie ten wianek dać na dystans? Teraz sobie pomyślałam. Mógł pójść na taśmę tak kawałeczkami, no ale już trudno. Już trudno. To będzie gdzieś tu. Dobra. Ale sobie telefon pokleiłam. Jakiej firmy gilotyna? Marty Stewart. Marty Stewart. Nie wiem, czy to jest dobra informacja, czy zła. Że nie znajdziecie jej chyba już. Chyba, że coś się zmieniło. Jak coś się zmieniło, to mi dajcie znać, please. Chyba sobie kupię drugą na zapas. Jak mi ta padnie, bo już jest wiekowa. Pyk, 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 pyk. Ja już nie pamiętam. To gdzieś miało być tu chyba. Chyba szło po wianeczku. I ta idzie tu. No dobra. Pod napis muszę jeszcze przykleić 0,5 cm taśmy, bo nie dochodziła do końca i mi się trochę on zaginął, wiecie? Więc jeszcze tu sobie podkleję. O, się tak trochę wygina. No dobra, pozostałe sznureczki, żeby coś tu z nimi zrobić. Albo mogę ewentualnie je... Może uda mi się je tutaj jednak wcisnąć. Tak, wiecie co, ja to wcisnę. I przykleimy. Normalnie mogłabym zrobić tak, że zanim przykleję... Ostatnie tło, to najpierw je ozdobić, na końcu przykleić. Tak się powinno wykonać, chcąc zrobić taki manewr, ale wcisnę tutaj klej i wciśniemy te sznureczki. I one się pięknie przykleją. I będzie wisząca bombka. Gwiazdeczkami. Wianek mógłby być na dystans, to od razu wam powiem, by to fajnie wyglądało. A teraz jest taki trochę klepnięty. No dobra, czegoś się nauczyłam.
Mam nadzieję, że wy też. Że nie była to pusta godzinka. Prawie godzinka. Zobaczę, czy dam jeszcze może tutaj jakieś takie świecące elementy. Nie wiem, czy by to fajniej wyglądało, czy gorzej. Co? Chyba nie. Chyba jednak nie. Chyba jednak nie. Po prostu takie będzie sauté, jak to się mówi. Bez brokatu, bez świecących rzeczy. Taka karteczka, o. Zaraz będę ją chwyciła i dam wam na grupie jej zdjęcie. Czyżbyśmy się wyrobili? Czy ja o wszystkim pomyślałam? Poczekajcie, tutaj więcej elementów miało zwisać, no ale załóżmy, że już gwiazdek nie będę na sznurku puszczała. Troszkę jest mapka inna, ale jednak mimo wszystko się większość elementów uchowała. No dobra, zobaczę, ile mam do nadrobienia waszych komentarzy. Maria Stewart. Dobre, Monia, dobre. Też mam Canon Pixma i P7250 i polecam. O, super. Super, super. Ja używam tylko tych małych distresów. O, widzisz, Asiu, no to ja też muszę. Ja też muszę, ja też. A pianka dobrze ci trzyma? W sensie taśma? Tak. Ogólnie bardzo dobrze trzyma, natomiast klejąc na gazę, albo na sizal, albo na coś takiego, wiecie, takie jakieś mechowate rzeczy, jak coś chcecie przykleić na futerko, to trzeba zawsze taśmę podkleić klejem. Bo inaczej to będzie, wiecie, tak się będzie trochę odchodziło. Posłuchałam ciebie i kupiłam tą drukarkę, jestem zadowolona. No to super. Wioli posłuchałaś, no i super. Nożyczki kolorystyczne się wpasowały. Kolorystyczne się wpasowały w firmę, w sensie w tworzenie tutaj. Bo właśnie one są, chciałam je zrobić na różowo, one są czerwone. No ale to ciężko by było to pofarbować. Nie można mieć wszystkiego. Ale jakbyście kiedyś w Ikei zobaczyli nożyczki niebieskie albo różowe, to krzyczcie. Kupuję sobie zapas, całożyciowy zapas. Bardzo ładna kartka, świetna, śliczna. Dziękuję. Śnieg. Dzięki, Beata. Dzięki. Śnieg. Czyli jeszcze mamy 8 minut. Dobrze. Śnieg. Ja muszę go najpierw sobie przetestować na czymś, bo ja nie wiem, jak on wygląda. W sensie, jak się go używa, bo ja wcześniej miałam, pokażę wam, glitter snow, to jest taki z brokatem trochę, zaraz wam też go pokażę. I taki bez brokatu, 3D szni, to taki niemiecki chyba. To najpierw pokażę wam może na karteczce. 3D glitter trzeba jakąś pachelką tutaj, albo czymś takim. Czym ja w ogóle mogę to pokazać? Tutaj mam. Nie wiem, na ile widać, że on się mieni. Pewnie nie będzie tego widać na filmie, ale on ma takie drobinki brokacikowe trochę. Kurczę, będzie widać, czy nie będzie? Będzie. Nie będzie widać. Zaraz może zmienię kamerkę. To zobaczycie. Ten glitter. On się mieni, jak sama nazwa wskazuje. Zaraz zrobię, żeby kamera ostrzyła i wam wtedy pokażę wszystkie trzy z bliska, dobra? To jest jeden. Gaza dobra na wszystko. Trzy deszni. On jest taki, że... Wiecie co? Usłyszałam niepokojący dźwięk. Niedobrze. On nie był taki rzadki. Coś tu się wydarzyło. On nie był taki rzadki. On był gęsty. On był taki 3D. Jak go się... O, coś tu się wydarzyło bardzo niedobrego. Nie wiem za bardzo co. Może się zepsuł, słuchajcie. Gdzie tu jest data? No dobra, on jest, mam takie dwa, więc jeszcze gdzieś jeden powinien być.
A myślałam, że wam je fajnie zaprezentuję, a tutaj taka sytuacja. Słuchajcie. Gdzie jest drugi, gdzie jest drugi? Jest. Dobra, ten odkładam, muszę z nim zobaczyć, co tu się wydarzyło. A tu? O, tego nie słychać, dobrze. No dobrze. Ale teraz z niego coś cieknie. O, dobra. I on ma taką właśnie konsystencję. Mniej więcej. Coś takiego, że możecie sobie tutaj, o. Tylko teraz jakaś ciecz jeszcze. Coś się musiało rozwarstwić lekko, ale zaraz pewnie będzie ok. I jeszcze ten ostatni jest, dobra, czekajcie, ten jest ten niedobry na komputerze. A to jest Snow Crystal Pen. Jestem ciekawa, jak on będzie. Na razie to mi się zapchał. Dobra. Jest podobny do tego 3D Shiny, tylko on też chyba leciutko tak będzie się błyszczał. Zaraz wiecie co, zmienię kamerkę. To znaczy włączę taką ostrość, żeby wam tutaj... O! Nie wiem na ile to widać, że się jeden mieni. Teraz już straciło ostrość. No, halo, kamerko. Nie będzie widać, że się mieni. Tutaj się mieni ciecz. Bo jest takie coś takiego. Glitter, 3D Shiny i Snow Crystal Pen. Może jeszcze zrobię później zdjęcie. To będzie jak wyschnie. Więc dobra, damy sobie coś. Najpierw zobaczę sobie na gałązeczkę. A, teraz zrobię może ostrość tak, żeby nie skakała, bo ona będzie nam skakać. Zobaczę, jak to by wyglądało. No dobra. Myślałam o tym, żeby zrobić sobie ten 3D Shiny i chyba go zrobię bardziej. Znaczy się, on by był takim śniegiem, a to jest takie lekko półprzezroczyste i tak jakby miało drobinki śniegu. No ale dobra. Zrobimy sobie może u góry na wianeczku. Tam, gdzie jest góra, czyli tak jakby śnieg padał. Załóżmy, że pada sobie od góry, lekko z boku może padać w zasadzie, więc sobie zrobimy tak, jakby padał śnieg. Takie tutaj. A, coś się zapchało, słuchaj. Nie, ja nie mogę tak. Coś się zapchało, nie szło, a potem taki glut mi tu wyleciał. Ojej, no dobra. O, znowu nie leci. No nie da się. Nie polecam, słuchajcie. Nie, trochę pół żartem, pół serio, ale tak nie może być, no. To ja dopiero co kupiłam, więc jakby się już miało zapychać, to trochę słabo. No serio, cisnę mocno, a to nie chce lecieć. Nie wierzę. O Boże, ale ciężko idzie. No dobra, mam jeszcze ćwiczenia na koniec. Fitness taki tutaj. O. Naprawdę, słuchajcie, cisnę bardzo mocno, ale się boję, żeby mi tu nie wystrzeliła połowa nagle na kartkę. Więc tak. Z tego śniegu. To będzie trochę ryzykowne posunięcie, ale ja zrobię tak. I spróbuję to, co tu jest, trochę tak, o. Troszeczkę rozetrzeć, że tak sobie napadało tak delikatnie tego śniegu. Zamykam, słuchajcie, bo się boję, że nagle mi połowa tutaj spadnie na kartkę.
To by nie było dobrze. I sobie go stąd wezmę. I tak troszeczkę popruszę. Zobaczycie na zdjęciu, bo tutaj teraz ciężko może dojrzeć ten efekt, ale na zdjęciu to będzie widać, że tak jest tutaj, tak jakby przyprószyło trochę ten wianeczek śniegiem. Muszę uratować tę część, gdzie tutaj się mi ten glut wyleciał. Dobra. No dobra, nie wiem, na ile to będzie widać tutaj. Troszeczkę jest tak, jakby przypuszczył śnieg. I cóż, w pół do. Patrzę jeszcze, co tutaj, bo długo mnie nie było na komentarzach, więc zerknę. Czy jeszcze jest jakieś pytanko, a jak nie ma, to kończymy, a jak jest, to odpowiem. U mnie jakoś brokatowo się stworzyło, może uda się zrobić zdjęcie z efektem śnienia. Wiesz co, trudno jest zrobić. Można, jak zrobisz jakieś takie zbliżenie na te drobinki pod kątem. Ale najlepiej brokat albo jakieś takie lśniące elementy jest uwydatnić, jak chcesz to zachować, jakoś pokazać to bumerangiem albo na wideo najlepiej. Zdjęcie też się dano, ale to trzeba wtedy bardzo tak, wiesz, głębie znaleźć i te drobinki tak złapać. W styczniu w Ikei mają być te miętowe. No proszę, to zawsze lepsze niż czerwone. Ciebie również posłuchamy, Oniko, jeśli chodzi o drukarkę. To się cieszę, jeżeli jesteś zadowolona, to super. Ja jestem bardzo zadowolona, chociaż czasami ja ją bardzo eksploatuję, słuchajcie. Moja drukara to chodzi naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. I ostatnio zdarza mi się tak, że jak coś drukuję, to nagle pokazuje mi, że nie wykryto jakiegoś pojemnika, albo jest problem z jakimś pojemnikiem. Otwieram pokrywę, wyciągam go, wkładam jeszcze raz i nagle się okazuje, że jest ok. Czyli coś tam się tak co jakiś czas dzieje, że tak jakby komputerek nie sczytuje tych tuszy. Ale jak kliknę go jeszcze raz, to nagle sczytuje. Więc, no, ale daję wam znać, że to tak czasami bywa. Ale ogólnie śmiga. Ja dopiero teraz ze śpiewu wróciłam. Podziwiam, że ty umiesz śpiewać i że śpiewasz. Ja bym chciała bardzo. Jak ktoś jest w stanie nauczyć antytalencie śpiewania, to proszę do mnie napisać, bo ja naprawdę... I teraz nie żartuję, słuchajcie. To jest takie moje małe marzenie, żeby nie śpiewać jakoś, wiecie, że Eurowizja, tylko po prostu, żeby czasami sobie zaśpiewać coś do gitarki albo jakąś kolędę i się nie wstydzić po prostu. Muszę trochę popracować nad tym. Podobno są osoby, które umieją uczyć śpiewu. Nawet takie osoby jak ja się mogą nauczyć, tak gdzieś kiedyś słyszałam. Więc jak znacie kogoś takiego, kto uczy śpiewu, to mi dajcie znać. Rozwarstwił się, niektóre farby tak mają. Ten 3D śni chyba, tak? No, ale właśnie on jest... Tu w ogóle jakbym wody dolała sobie połowę. Więc on już jest chyba do wyrzucenia. Ciekawe, bardzo ciekawe. Tylko czy taka drukarka będzie dobra do wydruku digigrafiki, do kolorowania? Wiesz co, nie wiem. Ja nie koloruję digigrafik. Najlepiej zapytaj się gdzieś tam na grupach osób, które to robią na co dzień, bo ja nie wiem, czy to wtedy laser, czy atrament. Wydaje mi się, że powinien być laser, bo atrament się rozmazuje, tak na logikę, ale ja nie wiem, jakie też się używa rzeczy do malowania, więc nie chcę tutaj w błąd wprowadzić. Nie wiem. Palcem pociapaj. Kamila, właśnie, dzięki. No, pociapałam trochę gąbeczką, to też. Media śniegowe w penach niestety często się zapychają. No... Tutaj wydaje mi się, że będę musiała właśnie na gąbeczkę, ewentualnie tak sobie gdzieś tam... Ale to fajnie, bo tak wyszło, jakby trochę przyprószył na całości, więc to też jest jakiś, no, inny efekt na pewno niż taki... tak sobie tym śniegiem trochę zrobić kreseczkę. Też jest fajny efekt, jakby popruszyło. A może bałwanka? W sensie, wiesz co, nie wiem, to musiało być jakiś czas temu, ten komentarz musiał być i nie wiem, o co chodzi, że bałwanka. Zaraz na grupie pojawi się post, Eunika poleca, Eunika nie poleca. No właśnie, ja bym, kurczę, tak też, wiecie, to wszystko, co ja wam mówię, to jest na bazie tego doświadczenia mojego. Każdy może mieć, inne osoby mogą mieć inne doświadczenia, więc wiecie, to ja wam bardzo chętnie powiem, z czego ja jestem zadowolona, albo co mi się nie sprawdziło, ale to jakby nie jest, wiecie, to nie jest obiektywna prawda, tylko... moje doświadczenia, więc też miejcie to gdzieś z tyłu głowy, że no... Nawet jak mam problem z laserem, celowo ja nie chcę mówić, jaką mam nazwę lasera, bo nie chcę, żeby to szło gdzieś tam, wiecie, no po prostu miałam taki przypadek, no i tyle.
Wszędzie chodzi ta firma za bardzo dobrej jakości produkty, ale słaby serwis, a u nas znowu serwis był super, bo panowie zawsze byli od razu i szybko załatwiali sprawy, ale za to produkt się zepsuł czwarty raz, więc no to widzicie. Czytałam opinie i każdy był zadowolony, a u mnie to się nie sprawdziło, więc to różnie bywa. Wyszło pięknie, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Ja już zaraz będę kończyć, żeby nie przedłużać. Eunika, śpiewanie techniką SLS. Co to jest? SLS. To Eunika, śpiewanie techniką SLS. Wygoogluję sobie, ale jak masz chwilę, to mi napisz, bo mnie zaciekawiłaś. Uczę śpiewu, poważnie, z wykształcenia jestem dyrygentem choralnym i miałam już do czynienia z nauką śpiewu. Ale super. A robisz to online, Ania? A jak nie, to rozważ. Będę twoją pierwszą klientką. Ile ludzi, tyle opinii. No dokładnie. I też tyle doświadczeń, bo niektóre osoby mogą być z czegoś zadowolone bardzo i to polecać, a innym właśnie się nie sprawdzi, więc no to... Ale zawsze warto sobie, wiecie, poczytać, posprawdzać. Jedna osoba się wypowie, druga, trzecia, czwarta. No na jakiejś podstawie też dokonujemy wyborów, tak? Ja drukarkę kupiłam, bo sporo osób ją polecało i jestem zadowolona, więc... lepsze to, niż kupić drukarkę losowo. No bo wtedy to zupełnie nie ma się pewności, czy się będzie zadowolonym, czy nie. Więc takie trochę rozeznanie też jest fajnie zrobić, no ale zawsze trzeba pamiętać, że to gdzieś tam są doświadczenia, a nie obiektywne prawdy. Napis się troszeczkę zaśnieżył, ale to nic. Dobra, słuchajcie, kończę. Dziękuję wam bardzo za dziś i widzimy się za tydzień i... Życzę wam przez ten tydzień, żebyście dużo odpoczęli i mało się przejmowali bałaganem i porządkami przed świętami i żebyście spędzili ten czas do świąt. Zresztą jeszcze się będziemy widzieć do świąt, ale do świąt tak jak tego chcecie. Ja mam zamiar się nie przejmować kurzem i no, kwiatkami trochę się przejmuję, bo one żyją. Ale innymi rzeczami nie mam zamiaru się za bardzo przejmować. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie, bo wiecie, zawsze są jakieś tam oczekiwania co do świąt. Że coś będzie jakoś, a ja bym chciała, żeby było po prostu fajnie i rodzinnie. Więc tak bym chciała, żebyście w takim duchu sobie teraz spędziły te tygodnie do świąt spokojnie i no. No i żeby było fajnie. Eurowizja to może nie, ale śpiewanie dla lokalnej społeczności też daje dużo satysfakcji. No to fajnie, no to fajnie. Fajnie, że się spełniasz, Justyna. Dobra, dziękuję wam bardzo, ściskam was mocno i do zobaczenia, do usłyszenia gdzieś w necie. No i do zobaczenia za tydzień. A z częścią z was w niedzielę na warsztacie. Dziękuję wam bardzo i do usłyszenia. Przełączam się już. Pa, pa.